No cześć, witajcie, z tej strony Robert i teraz chcę wam pokazać, mamy tutaj taką fajną ścianę z akcesoriami dla Galaxy, generalnie dla Galaxy Note, ale również dla aparatów i tak dalej. Sporo tego jest, zobaczcie, że mamy już dedykowane takie pojemniczki na aparaty. To głównie z tą serią NX, która tutaj wyszła, NX 300. Bardziej do kompaktowych, do tych właśnie takich malutkich aparatów. Dodatkowo jakieś adaptery, tutaj paski, no tego jest naprawdę sporo. Battery packi, które są również bardzo popularne. Różna kolorystyka, różne pojemności i tak dalej. Wszystko jest tutaj dostępne, można sobie się tym pobawić. Podejrzewam, że to są te urządzenia, które są wam dobrze znane, bo część osób już słyszałem, że ma właśnie Samsunga takie battery packi. Tu mamy dodatkowe do aparatu właśnie dołączane, to podejrzewam, że również do tej serii NX właśnie lampy. No i tak, Bluetooth speaker to jest bardzo fajne rozwiązanie. Również tutaj podejrzewam, że jest tu gdzieś jakiś tak NFC, że można to sparować, że nie trzeba tutaj tego ręcznie łączyć. Po prostu stoi sobie w kuchni, w domu czy gdziekolwiek i można sobie to po prostu słuchać muzyki ze swojego smartfona za pomocą. Są jakieś dodatkowe uchwyty Bluetooth na ucho, żeby sobie włączyć. Wszystkie SV covery, kolorki, które byście nie chcieli, tak samo do Note 10.1 2014, takie book covery, czyli po prostu zamykane w, no nie wiem, czy to, o, da się otworzyć. W ten sposób można to zginać, żeby sobie po prostu ustawić urządzenie, więc to bardzo fajne rozwiązanie. Tutaj, no dodatkowe kolory klapek, jeśli chodzi o Note 3, jeżeli ktoś by był zainteresowany. Sporo tego jest, no są jakieś takie bardziej, powiedzmy, no jakieś sylwestrowe, takie bardzo rażące kolory, no ale wygląda całkiem ciekawe to. Kolejna rzecz, którą tutaj mamy, to oczywiście możliwość ładowania indukcyjnego tych urządzeń, czyli tutaj pod Note 3, tutaj pod jakieś inne urządzenia, tu nawet nie wiem pod co to jest, ładowarka samochodowa. I to, co jest chyba najbardziej tutaj obleganym produktem, jeśli chodzi o samą serię Note, to jest to, że do takiego Note'a możemy sobie podłączyć taki właśnie zestawik, który podłączamy po prostu do portu ładowania, a z drugiej strony mamy wyjście normalne USB. Tu możemy podłączyć sobie myszkę, albo pendrive'a, albo dysk, nie ma z tym najmniejszego problemu, bo to właśnie chodziło o przekierowanie mocy, więc tutaj już to jest rozwiązane, to działa bardzo fajnie. Również ta faktura jest taka, powiedzmy, pseudoskóra, że można to, no jakby jest dopasowane właśnie do naszego urządzenia. Dodatkowo, no oczywiście możemy sobie osobno podłączyć myszkę Bluetooth, czy właśnie klawiaturę Bluetooth, która no wygląda bardzo fajnie, bo ona była też pokazana z tabami, ona pracuje z wszystkimi urządzeniami tutaj Samsunga Galaxy Note. Również tutaj klawiatura, bo tutaj to jest podobno chowane do środka, do tego da się to jakoś. No i tutaj myszka biała i również ten sam kabelek co wyżej. Ostatnie już końcówki, tu sam do Note 3 flipboardy, jakieś Wallet Brand Edition z serduszkiem żółtym, takie, z takim złotym, tu czerwonym. Tu mamy jakieś takie, powiedzmy, jakieś dziwne wzorki, tu również kolejne. Dodatkowo tutaj miejsce, żeby sobie do samochodu włożyć urządzenie. Nie wiem, czy Note tutaj wejdzie, szczerze powiedziawszy. Jeżeli to się jakoś tutaj powiększa, to ciężko powiedzieć, jak to się obsługuje, bo to chyba się większe nie robi, ale nie wiem, nie za bardzo wiem, jak tutaj, nie chcę nic połamać. Oczywiście tutaj stacje dokujące, to jest też bardzo fajne, gdzie możemy telefon podłączyć, a z drugiej strony chyba baterię możemy włożyć, tak? Czy to już nie te czasy? Tak było gdzieś, że można było baterię włączyć. Te dodatkowe wyjścia tutaj, które znacie do Note'a właśnie, konektory i adaptery różne. Tutaj macie gamepad, który słyszeliście, widzieliście na blogu galaktyczny.pl chociażby. Czyli to połączenie razem z Note'em 3, to całkiem fajnie wygląda. No i teraz tutaj jest jeszcze jakiś chyba HRM, tak, to jest do mierzenia pulsu, czy do założenia na rękę, do właśnie, no nie wiem, szczerze powiedziawszy, do czego to służy. Kolejne jakieś covery do Note 10.1 2014, są już tam wcześniej, a tu mamy do Note
kolejne jakieś covery do Note'a 12.2. Podejrzewam, że do Pro, do Taba Pro też będą pasowały, myślę, bo to tak samo wyglądają te urządzenia. No, nic specjalnego, szczerze powiedziawszy, no ale jest, powinniśmy się cieszyć. A, o, tu są do Taba Pro 8.4 i 10.1. Również takie te zamykane, że można tutaj, o, po prostu, o, że można je tutaj złamać, żeby to urządzenie sobie samo stało. Więc tych akcesoriów tu jest sporo, miło, że Samsung pomyślał o tym, żeby je tutaj pokazać. No i dobra, no tyle. Postaram się Wam jeszcze coś nagrać. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.